Na drugą kawę zaprasza Ludowa Bar. Dzień dobry, w drugiej kawie witam Maciej Nowak. Moim gościem dzisiaj jest Jarosław Wasik, dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Umawiając się na rozmowę, dogadaliśmy się, że nie zacznę od pytania, kiedy otwarcie muzeum, więc muszę trochę na okrągło. Kiedy zakończą się prace nad tworzeniem koncepcji i realizacji Muzeum Polskiej Piosenki? Prace nad tworzeniem koncepcji już się zaczęły i już się skończyły, można powiedzieć, bo zakres merytoryczny ekspozycji stałej jest od dawna. On został to niewiele poszerzony przeze mnie o piosenki, które wydawało mi się, że są niezbędne, żeby pojawiły się w tym muzeum, na przykład piosenki serialowe. To jest bardzo wdzięczny temat, ludzie kochają seriale i jakoś nie został ten rodzaj piosenek ujęty w tym zakresie. Czy to już jest taki gatunek, taka gałąź polskiej piosenki, która, że tak powiem, na stałe weszła? Ona gdzieś tam w mediach, na przykład takich jak radio, to nie jest chyba specjalnie często publikowana. Wojnę domową grają czasami w radio. Nie, ja myślę, że to jest tak, że to nie musi. To jest tak, że one nie musiały wchodzić jakoś specjalnie. One są po prostu. Ja myślę, że nawet jak się nienawidzi serialu Klan, to i tak się zna piosenkę z serialu Klan. A może się kocha, prawda? Ja myślę, że jak Ryszard Rynkowski występuje na koncertach i zaśpiewa... To ludzie wręcz oczekują, że to będzie. Myślę, że pewnie tak. Ciekaw jestem, jak to jest z tym Bajmem z M jak Miłość nowym, bo wcześniej to była bodajże Anna Jukrzewicz, teraz jest Beata Kozidrak. Te piosenki serialowe były bardzo piękne często i one są popularne, wiadomo, przede wszystkim przez intensywność nadawania ich, więc uznałem, że dobrze byłoby, żeby się taka piosenka pojawiła. Natomiast zakres wystawy jest... Jeszcze do tych piosenek serialowych Cztery Pancerni też będą? No pewnie. Nie może ich zabraknąć. No nie może, wiadomo, że nie może zabraknąć Czterech Pancernych, ale uważam, że dobrze byłoby, żeby na wspólnej też się znalazło i tak dalej, i tak dalej. I te stare seriale, na przykład w 07 Zgłoś się to był ten taki leitmotiv tylko, ale jest piosenka, która była w serialu używana. Także mamy opracowanie konsultanta, zresztą cały zakres merytoryczny jest opracowany przez konsultantów do każdej dziedziny, do każdego gatunku, do konkretnego okresu odpowiednia osoba, konsultanci naprawdę niezwykli. Więc prace merytoryczne się zakończyły, znaczy bardziej nie zakończyły się prace z organizacją wypełnienia tego zakresu. Koncepcję mamy, co z tą organizacją, co z tą wystawą stałą? No tak, w muzeum jest budowa, ona potrwa do jesieni i w tej chwili tam trwają prace, te takie ciężkie. To znaczy budowlańcy by pewnie powiedzieli, że lekkie, ale... Zależy z jakiej perspektywy się na to spojrzy. Tak, no bo to są i podłogi, i ściany, i te wszystkie wentylacje, prąd i tak dalej, i tak dalej. W muzeum będzie winda dla niepełnosprawnych. No wiadomo, te też konstrukcyjne rzeczy pewne do podwieszania, szyny, nie szyny i tak dalej, i tak dalej. Natomiast równocześnie my cały czas zbieramy materiał i negocjujemy. Ja właśnie wróciłem z rozmów na temat materiałów do ekspozycji stałej. No i jesteśmy coraz bliżej z pewnymi licencjodawcami. To trwa, bo to trzeba zrobić najpierw tak zwaną kwerendę, co nie jest proste, bo trzeba tak kwerendę robić. Właścicielem poszczególnych praw autorskich. Tak, i trzeba zrobić ją zazwyczaj u tego, kto te materiały posiada. A często jest tak, że ci, którzy te materiały posiadają, nie za bardzo wpuszczają przed swój komputer, prawda? A nie ma skąd się dowiedzieć. W związku z tym jest najpierw jest ta robota taka, żeby się dogadać, żeby można było w ogóle sprawdzić, co jest, podjąć decyzję, potem zacząć rozmawiać o licencji, o długości tej licencji, bo to jest ważne, dlatego że to będzie kosztować dużo pieniędzy. I teraz... tutaj nie ma żadnych ułatwień w związku z tym, że staramy się o te prawa dla Muzeum Polskiej Piosenki, czyli instytucji, z której będą korzystać wszyscy Polacy, mam nadzieję. Nie ma.
Znaczy, jest łaskawość pewna, ale to nie jest tak, że wszyscy z otwartymi ramionami witają mnie i mówią cudownie, po prostu kochamy polską piosenkę, kochamy stolicę polskiej piosenki, ale wszystko macie za to darmo. Kosztuje. No nie, no kosztuje. No, w przyrodzie nie ma nic za darmo i ktoś kiedyś te materiały wyprodukował. Proszę pamiętać, że najistotniejsze i najbardziej ciekawe będą materiały audio-wideo. A to było kosztowne w produkcji, więc ci wszyscy, którzy wyprodukowali kiedyś te materiały, chcą po prostu poniekąd odzyskać trochę pieniędzy. Bo cała ekspozycja ma być multimedialna. Jakiego typu, jakiego rodzaju multimedia będą w Muzeum Polskiej Piosenki? Czego się możemy spodziewać? No ja myślę, że na pewno różnego rodzaju telewizory, telebimy, projektory, i tak dalej, i tak dalej. My też dyskutujemy z projektantką na ten temat, bo idea Muzeum Polskiej Piosenki to jest taka muzyczna ściana, a właściwie dwie ściany, muzyczna ściana i historyczna ściana. Więc mniej więcej jesteśmy na takim etapie, że już podjęliśmy decyzję, że to jednak będzie fizyczna ściana, bo był moment, że dyskutowaliśmy o ścianie obrazu, bo to jest do zrobienia. Czyli hologramy na przykład? Nie hologramy, ale wyświetlania takie, które powodowałyby, że jest, wydawałoby się, że jest płaska przestrzeń. Hologramy są passé, chciałem powiedzieć. Ja jak tylko zacząłem współpracować z Muzeum Polskiej Piosenki, to od razu sprawdziłem hologramy. Hologramy są bardzo kosztowne ciągle, zajmują ogromną powierzchnię, są ciężkie. Pozorom. Te całe urządzenia są ciężkie i nie pamiętam już dokładnie, ale to było jakoś tak, że najtańszy hologram to był koszt bodajże 16 tysięcy euro. Plus sporo. A to jest taki mały, a taki imponujący to był kilkadziesiąt tysięcy euro. Do tego trzeba pamiętać, że hologramy to są żarówki, a koszt jednej żarówki to jest 300 zł i te żarówki mają swoje życie, więc to jest bardzo droga zabawka. Choć pewnie byłoby fantastycznie, gdyby hologram Maryli Rodowicz witał w Muzeum Polskiej Piosenki, ale może to wymyślimy w inny sposób. Rozmawiałem z projektantką, która wygrała konkurs na ekspozycję stałą z Danutą Słomczyńską. Kilkakrotnie rozmawialiśmy o hologramach. Pani Danuta twierdzi, że hologramy już są w kilku miejscach, w związku z tym są passé. Czyli nie będą oryginalne. Tak więc kiedy to otwarcie muzeum? Kiedy wyjdziemy i powiemy, o jak to pięknie? To zależy. To zależy od tego. No, prace się pewnie skończą terminowo, ale tak, projektantka ma pewien czas w umowie na zrealizowanie ekspozycji stałej. Co ja mogę powiedzieć? Jestem dyrektorem od 2 miesięcy. Nie jestem w stanie odpowiadać za to, co było wcześniej. Pewne terminy w umowie się pokończyły. Tę umowę trzeba odświeżyć, zaneksować. Pracujemy właśnie nad tym. Głównym, takim integralną częścią tej umowy jest taki preliminarz prac. Te daty są już bardzo nieaktualne. Projektantka ma zagwarantowany pewien czas. Oto, to ja się nawet nie martwię tak bardzo, bo ja się staram mieć dobry kontakt i my rozmawiamy naprawdę czasami godzinami przez telefon. Czyli ten rok wieczorem. Podejrzewam, że raczej jest nieaktualny, nie, no w ogóle, otwarcie w trakcie 51. festiwalu w czerwcu przyszłego roku. Proszę nie żartować z tym rokiem, bo w tym roku to się skończy budowlanka. Natomiast no, budowlanka się zaczęła w kwietniu czy w maju. Doprecyzować termin. Rozumiem. Powiem tak. Byłoby super otworzyć Muzeum Polskiej Piosenki na festiwal, na 51. festiwal. Byłoby super, tylko że jest jeszcze jeden kłopot. Są zamówienia publiczne, bo jeżeli miasto jako organizator przekaże nam środki, wystarczające środki, bo to musi kosztować na początek. No to są drogie rzeczy. Licencje, ale też sprzęt i to wszystko, projekt, to są drogie rzeczy. Natomiast jeżeli miasto nam przekaże środki, to jeszcze jest nie koniec. Te wystarczające środki, trzeba zrobić ten przetarg. Na to też są potrzebne tygodnie. Na to są potrzebne miesiące tak naprawdę. Trzymamy kciuki i mamy nadzieję, że będzie piękne otwarcie w trakcie 51. festiwalu w przyszłym roku. Ja też mam taką nadzieję i robię wszystko, żeby to się udało. Zapewniam, że w Muzeum Polskiej Piosenki będzie naprawdę kapitalnie. To czekamy na to. Jarosław Wasik, dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki, był moim gościem. Rozmowę prowadził Maciej Nowak.